Dzień dobry, drogie byczki. W dzisiejszym odcinku sobie trochę pogadamy na temat prowlera, ponieważ dzisiaj, jak to powiedziałem, dodali prowlera, czyli skina sezonowego. O ile dobrze pamiętam, to on był chyba z tego Spidermana, takiego w stylu komiksowym, tylko nie mam pojęcia, jak on się nazywał. Wiem, że ten główny bohater nazywał się Miles Morales, ale to tyle pamiętam. I w każdym bądź razie, dodali prowlera, czyli... Nie wiem, kto to jest, absolutnie nie mam pojęcia. W każdym bądź razie są nowe zadania do niego. Zadanie numer 1. Przeszukaj skrzynię przed otrzymaniem obrażeń w meczu. Czyli w skrócie, jakby to powiedzieć. Musisz otworzyć skrzynki 7, zanim dostaniesz hita. Do jakiegokolwiek. Zadanie numer 2. To jest 1 na 2, czyli są jakieś etapy. Zmodyfikuj pojazd i przejedź nim 500 metrów w jednym meczu. Więc musisz dać na przykład, nie wiem, terenowe opony albo ten taran i przejechać 500 metrów. Następne zadanie to namalować graffiti w Daily Bugle. No, w miarę proste zadanie. Następne zadanie to zebrać różne typy broni o klasie rzadkości epickiej lub lepszej w jednym meczu. Czyli... O Chryste Panie, tutaj chodzi o to, zabierz o klasie rzadkości epickiej lub lepszej w jednym meczu. A nie, to w sumie nie. To chodzi o to, że trzeba w jednym meczu zdobyć legendarną rzecz, mityczną lub egzotyczną i epicką. Boże święty. Następne zadanie. Trafiaj przeciwników w głowy z broń sterownikiem termowizyjnym. No. Zadaj obrażenia przeciwnika skłócając lub robiąc ślizg. Oraz ostatnie zadanie to zdobyć sztabki. Za zrobienie trzech zadań dostaje się samego prowlera, a za zrobienie 7 zadań dostaje się jego emotkę. No. Więc chyba w sumie to tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku i pa pa.